Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na wycieczkę po warszawskim zoo. Przed nami Park Praski, którym dojdziemy do bramy głównej, kupujemy bilety i wchodzimy. Ja zapraszam od strony goryli od małp człekokształtnych wejściem nowym. Obejrzymy też słonie oraz lamy i inne różne fajne zwierzęta, gady, węże, olbrzymiego pytona. Zobaczymy, jak wygląda krokodyla, jak również serwala, kota argentyńskiego. Troszeczkę będzie robaków, osiołki, koniki, koń przewalskiego, wielbłądy, jeszcze różne inne fantastyczne zwierzęta, które są w warszawskim zoo na wyciągnięcie ręki. Ale zacznijmy naszą wizytę. No i na sam koniec będzie panda czerwona. Niesamowite. Zaczynamy naszą wizytę od wejścia od strony tramwajów, od strony ulicy Ratuszowej. Bilety na sezon 2018 to normalny 30 zł, ulgowy 20. I pierwszym naszym punktem będą małpy człekokształtne, czyli grupa, do której zaliczą się goryle, orangutany, szympansy. One różnią się od innych gatunków naczelnych brakiem ogona. Tutaj mamy akurat godzinę 12, porę karmienia. Małpy człekokształtne mają dłuższą, większą długość kończyn przednich w porównaniu do tylnych. Mają bardzo ruchliwe dłonie i ramiona. Jest dla nich charakterystyczny także duży o złożonej strukturze mózg. Są bardzo inteligentne. Gatunki żyją częściowo na ziemi, jak szympansy, lub całkowicie na ziemi, jak goryle. Także ze względu na długość kończyn górnych chodzą zwykle na czterech kończynach, opierając się na kostkach zgiętych palców. U małp człekokształtnych dzieci rodzą się całkowicie bez rad. Potrzebna jest im długa opieka, okres ten może trwać miesiące, a nawet kilka lat. Nawet jeśli młode będą w stanie zadbać o siebie, pozostają w bliskim kontakcie z matką. Pokarm małp człekokształtnych to głównie owoce, liście, pąki kwiatowe, orzechy, nasiona, kora drzew, kwiaty, jak również i owady. Tu mamy przykład, jak chodził właśnie sobie goryl mały na czterech kończynach, podpierając się przed nimi kostkami zgiętych palców. Sam raz. Idealna pora. Trafiło się chwila, kiedy były wszystkie w klatce. Tutaj w swoim zamkniętym wybiegu. Mamy tablicę ze wszystkimi szympansami, które są. Na szczęście można tutaj goryla po łapce pogłaskać. Będzie się wtedy silnym i zwinnym. A tutaj jest wybieg zewnętrzny, gdzie szympansy jeden po drugim, po najedzeniu się już tym, co dostało od opiekunów, wychodzą na dwór, żeby powariować, powygłupiać się na tych atrakcjach, które mają przygotowane na swoim wybiegu, pięknym, zielonym, czystym, z oczkiem wodnym i rybkami. I wszystkie po kolei wybiegają na dwór. Bardzo inteligentne, fajne małpy człekokształtne, jak już wspominałem, bez ogona. Czyli mamy goryle, orangutany i szympans. Duży mózg o złożonej strukturze. A teraz zapraszam do słoniarni, do wybiegu dla słoni. Słoniarnia to ten budynek w tle. Jest to specjalistyczny budynek przeznaczony do utrzymywania stada słoni afrykańskich w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Troszeczkę o słoniu, który jest największym współcześnie żyjącym zwierzęciem lądowym. W środku akurat słoniarium jest wystawa tematyczna, na której są przedmioty zrobione z kości słoniowej. Nie wolno nimi handlować, nie wolno ich wwozić. Po prostu zabija się całego słonia, żeby z kości rogu uzyskać jakieś do wyrzeźbienia elementy. Z
on jest największym współczesnym zwierzętem lądowym. W starożytności wykorzystywany był jako zwierzę bojowe. Samce i młode słonie żyją w stadzie pod przewodnictwem dorosłej samicy, z którą każdy z członków rodziny jest spokrewniony. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy tylko będą już dorosłe i mogły zakładać własne rodziny. Zbierają się one później, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Słonie są tylko i wyłącznie roślinożerne, pożerają różnego rodzaju trawy, liście, mniejsze gałęzie i konary oraz owoce. Tutaj mamy lamy średniej wielkości, ssak kopytny z rodziny wielbłądowatych. Zamieszkuje Amerykę Południową, występuje w stadzie dzikim i udomowionym. Ceniony jest jako zwierzę hodowlane, z których pozyskuje się wełnę, mleko i skórę. Lama może być hodowana w gospodarstwach położonych w górach i na nizinach. Jest niedroga w utrzymaniu, a do tego może przynosić dochód w postaci wełny wysokiej jakości. Mamy kondora królewskiego, gatunek dużego ptaka padlinożernego. Głowa, szyja są nieopierzone. Kolor skóry w różnych obszarach ciała bardzo się różni. Może być żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy bądź czerwony. Kondor może dożyć w niewoli nawet 30 lat. Ptak jest bardzo dużym rozmiarów i zwykle odgania od padliny swoich mniejszych krewnych. Widać, jak piękne jest nasze zoo. Jest fontanna, alejki, wszystko jest czysto, elegancko. A teraz bądźmy do herpetarium, czyli do miejsca, gdzie eksponowane są żywe okazy gadów i płazów. Tu mamy na przykładzie żółwi. Najczęściej właśnie spotyka się w takim herpetarium wszelkiego rodzaju węże, jaszczurki, legwany i inne gady i płazy. Mamy żółwia wodnego. Żółwie charakteryzują się obecnością pancerza, co widać po skorupce, chroniącego cały tułów. Żółw spotykany jest jako mięsożerny, ale też i roślinożerny. Może być wodny, może być lądowy, ale wszystkie wykluwają się z jajka. Potrafiły opanować najróżniejsze środowiska, poczynając od mórz, a na pustyni kończąc. Jedynym żółwiem występującym w Polsce, no to jest żółw błotny. Żółwie występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, czyli zbyt zimno. Lecz zdecydowana większość to mieszkańcy ciepłej i umiarkowanej strefy wszystkich kontynentów oraz wysp oceanicznych. A tutaj mamy pięknego węża. Wąż to gad z rzędu łuskowatych, łuskonośnych. Charakteryzuje się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym, który umożliwia niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie, połykanie ofiar w całości. Są głuche, nie mają błony bębenkowej i ucha środkowego. Czyli możemy hałasować, a on tam nic za bardzo nie usłyszy. Do chwili obecnej opisano ponad 3000 gatunków węży. Ten chciał nas zjeść, ale powstrzymała go szyba. Węże są mięsożerne, a ich szkielety są bardzo małe i kruche. Połykają ofiary w całości, mimo że często są wielokrotnie większe te ofiary od samego węża. A połykanie polega na tym, że wąż nasuwa się na swoją ofiarę. Wśród węży występują gatunki również jadowite. Jad wytwarzany jest w specjalnym gruczole jadowym i spływa do ostrych zębów jadowych, którym to zwierzę uśmierca ofiarę. Wśród nowoczesnych węży pytony i boa, te takie wielkie pytony, które teraz szaleją na przykład koło Warszawy, mają szczątkowe kończyny tylne, małe, wyposażone w pazurki, paluszki. Istnieje również wiele wysp, jeżeli ktoś się boi, nie ma węży. Takich jak Irlandia, Islandia czy Nowa Zelandia. Tam węża nie uświadczymy. Mieliśmy agamę płotną, a tutaj mamy jeszcze kolejnego węża, który się pięknie rozłożył na gałęzi w sztucznym swoim środowisku. Taki wąż może, jak widać, urosnąć do dosyć pokaźnych rozmiarów, a ofiarę połknąć w całości. To był pyton rombowy. Pyton rombowy. Mamy pytony.
boa. One mają tam z tyłu małe nóżki, małe paluszki. A tutaj jest potem kolejny. Olbrzymia, naprawdę olbrzymia głowa, która może połknąć naprawdę sporych rozmiarów ofiarę. I tak sobie leży powyginany fiński osiem w swoim terrarium. A na zewnątrz powinien być wylegający się na słońcu krokodyl, czekający zapewne, aż mu ktoś coś do zjedzenia da. Niestety nie było akurat pory karmienia i nie mieliśmy okazji zobaczenia, jak te krokodyle sobie poczynają. A tu jeszcze na wyjściu z herpetarium mamy przykład kolejnych żółwi, bardziej wodnych, które obsiadły wszystkie elementy gałęzi. Żółwiki ozdobne. Tutaj właśnie oczko wodne może być zaopatrzone w te zwierzątka. A tutaj mamy surykatkę szarą. Jest to drapieżny ssak. Zamieszkuje południową część Afryki, głównie pustynię Kalahari. Młode surykatki można łatwo oswoić. Wykorzystuje się je jako łowców gryzoń. Tutaj mamy panterę. Niestety sobie poszła, więc jej nie sfilmowaliśmy. A tutaj sobie śpi serwal sannowy. Jest kotem średniej wielkości. Ma smukłe ciało osadzone na długich kończynach. Mała główka na długiej szyi. Duże uszy, które wychwycą każdy dźwięk. Sierść jest jasno-żółta, ozdobiona czarnymi cętkami. Żywi się gryzoniami i innymi drobnymi kręgowcami. Zajączki, wiewiórki, góralki, kretoszczur. A tutaj zapraszam do bezkręgowców, robaczków, czyli zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu. Przeciwstawny potocznie kręgowcom, czyli to nie ma kręgosłupa. Mianem tych tradycyjnie określano wszystkie zwierzęta stojące na niższym poziomie ewolucyjnym od kręgowców, czyli mięczaki, ślimaki, skorupiaki, skorpiony, owady i pajęczaki. Brak szkieletu wewnętrznego, osiowego w postaci kręgosłupa, brak czaszki. Opisane gatunki to ponad milion. No i nasze ulubione karaczany, karaluchy, robaczki główną ekologiczną funkcją. Zazwyczaj ich funkcją jest rozkładanie martwej materii organicznej, roślinnej i zwierzęcej, czyli i roślinki, i zwierzęta sobie zjadają, a można je wykorzystać w diecie człowieka, co już jest znane od dawna. Spożywane w Afryce karaczany oraz szeroko użytkowane są termity. Termity żywią się w większości drewnem, a niektóre gatunki termitów same hodują grzyby i się nimi żywią. Termity można ugotować, usmażyć, ususzyć na słońcu, suszyć w dymie oraz jadać na surowo. A roztarte termity jadane są z miodem. Pigmeje z takich termitów robią olej i używają go do pielęgnacji skóry i włosów. Czyli szukajmy niedługo już kosmetyków z termitów. Królowe termitów ze względu na delikatny smak traktowane jako posiłek na ważne okazje. A w wielu regionach świata są lub były spożywane właśnie przez ludzi, a owad ten zawiera duże ilości białka. Termity mają od 30 do 60 g białka na 100 g suchej masy ciała. Dodatkowo bogate w tłuszcze i są dobrym źródłem żelaza, witamin A i grupy B. Smacznego. Można sobie takiego karaczana, czy też termita, czy innego jadalnego bezkręgowca ugotować, usmażyć, ususzyć na słońcu pod dymem wędzarnianym. No już to widzę, wędzone na zimno obok łososia, termity lub inne dziwne rzeczy. A tu mamy jeszcze kota argentyńskiego, który łaskawie wyszedł ze swojej norki. Ale już przejdźmy do hipopotamów. Hipopotamy, gatunki, to bardzo duży, roślinożerny ssak. Zasiedla rzeki,
i jeziora w Afryce na południe od Sahary aż do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Jest to rząd parzystokopytnych, która lubi ziemnowodny tryb życia. W ciągu dnia najczęściej siedzi w wodzie, a wieczorem o zmierzchu i nocą skubią trawę przy łąkach w pobliżu wody, ale również zjadają rośliny wodne w ciągu dnia w wodzie, potem na lądzie. Pomimo fizycznych podobieństw do świni i innych znanych parzystokopytnych, najbliższy żyjący krewni to walenie, wieloryby, morświny, delfiny. Tutaj razem z hipopotamem był kiedyś rekin, ale rekin urósł zbyt duży i niestety zostały rybki i jakieś tam płaszczki. A tu mamy jaka, gatunek wielkiego ssaka z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych, czyli tak jak hipopotam. Występuje w Tybecie, w Indiach, w Chinach, zarówno jako dzikie, jak i udomowione zwierzę. Bardzo dużo można o jaku powiedzieć, ale już jesteśmy przy koniku. Koń przewalskiego to ssak z rodziny koniowatych. Jak widać po wyglądzie, przypomina konia domowego, od którego odróżnia go krótka, stojąca grzywa oraz brak grzywki na czole. No, bardzo ciekawe. Gatunek nazwany na cześć Mikołaja Przewalskiego, który w 1879 roku zebrał materiały badawcze, na podstawie których Poliaków, inny Rusek, opisał to zwierzę w 1881. Gatunek uznany za wymarły na wolności. Ostatnio dziko żyjąca populacja przetrwała na terenie południowo-zachodniej Mongolii. Jest tam 250 koni. A ogólnie to w ogrodach zoologicznych na całym świecie jest 1500 koni przewalskiego. Tutaj już jest wielbłąd, fizjologicznie przystosowany do życia w warunkach suchego, gorącego klimatu. Zwierzę juczne, źródło mleka, wełny, mięsa i skóry, a także w celach rozrywkowych do cyrku, do wyścigów. Proponuję, jak ktoś będzie miał możliwość, kupić sobie czekoladę z mlekiem wielbłądzim. Jest naprawdę pyszna, delikatna, bardzo fajna, tylko droga. A wielbłąd może nosić ładunki do 500 kg na tym swoim wątłym ciałku, które osiąga do 3 metrów długości, długa szyja. Łukowato wygięta, głowa długa, z wysklepionym ciemieniem, uszy małe i zaokrąglone. A teraz już tutaj wybiegła zebr. Zebra, czyli koniowate, charakteryzujące się obecnością, i teraz, białych pasów na czarnej sierści. Czyli zebra jest czarna w białe paski. Tu mieliśmy pięknego, cętkowanego kocura, który niestety poszedł sobie na skałę i się schował. Nie dał się okiełznać. Tu mamy jeszcze jakieś lamowate zwierzątka na wełnę. Takie śmieszne. Skołtunione. Piękna główna aleja zoo po remoncie. Naprawdę fantastyczne. No i chodźmy do bizona. Mięso z bizona idealne na steaka do burgera. Czyli duży ssak wołowaty, znowu wołowaty, charakteryzuje się krótką, szeroką głową, krótka szyja, wąski kłęb. Owłosienie przedniej części ciała jest dłuższe. Żubr i bizon mogą się krzyżować, a krzyżówka żubra i bizona daje również potomstwo. Tu mamy kawałeczek orła. Można sobie popatrzeć przez siatkę, jak on tam świruje, ale niestety troszeczkę słabo go widać. Nie można nakręcić przez oczka w siatce, ale można go podziwiać i słuchać, jak on tam wydaje swoje piskliwe dźwięki. Za dużo też nie polata, ponieważ te klatki są nieduże. A już zaraz będziemy przechodzili do... Był to orzeł stepowy. Nie bielik, nie inny. Po prostu orzeł stepowy. Jeszcze myślałem, że może podleci do nas. Przywita się. No ale przejdźmy do gibonowatych. Wyspa gibonów. Gibonów nie było, ale pojawiły się, wyszły sobie z domku. Będzie widać, jak szaleją po tych linach, jak przechodzą. Gibonowate to średniej wielkości małpa człekokształtna.
czyli człekokształtna, czyli nie ma ogona. Ma długie kończyny wyspecjalizowane w życiu nadrzewnym. Niewielkie małpy bez ogona z długimi, smukłymi kończynami. Ciało pokryte czarnym, szarym lub brązowym futerkiem z jasnym obramowaniem dłoni, stóp i twarzy. Niestety są daleko, więc tutaj nie mogliśmy sobie podziwiać tego jasnego obramowania. Spośród człekokształtnych gibony są najlepiej przystosowane do nadrzewnego trybu życia. Przemieszczają się w koronach drzew, stosując ruchy brachiacyjne, polegające na przekładaniu kończyn przednich, utrzymujących ciało w pozycji wiszącej. Potrafią przemieszczać się z prędkością do 50 km na godzinę. Potrafią też przemieszczać się po gałęziach i po ziemi w postaci dwunożnej. Balansują przy tym górnymi kończynami dla utrzymania równowagi. Większość czasu spędzają na drzewach, schodząc jedynie w poszukiwaniu pokarmu lub wody. A tu mamy ptaki. Pelikany. Pelikany zamieszkują prawie cały świat. Jedne preferują wody śródlądowe, a inne gatunki to ptaki morskie. Mamy też osiołka, ssak z rodziny koniowatych. Pelikan osiąga długość ciała od metra do metra 80 cm, masa od 3,5 do 15 kg, rozpiętość skrzydeł od 2 do 3,5 metra. Długość dzioba to 26 do 50 cm. Samce większe, cięższe, dłuższe dzioby niż samice. Czyli takie 1,80 m o masie 15 kg. No to nie dziwne, że umie latać. Osioł, ssak z rodziny koniowatych. Charakteryzuje się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitką na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i dużą odpornością na brak wody. Czyli co ja osioł, ja muszę pić. Osioł nie musi. W wielu regionach świata użytkowana przez człowieka jest jego udomowiona forma osioł domowy. Został udomowiony człowieka jeszcze wcześniej niż koń. Taki powolny osioł, łatwiej go było złapać. Osły mogą krzyżować się z innymi koniowatymi, muł, ale ich potomstwo jest niestety bezpłodne. Czyli się skrzyżuje, ale nic nam z tego na dłuższą metę nie wyjdzie. Żuraw koroniasty, chiński. A tu mamy wejście główne do zoo i będziemy zakręcać do flamingów. Jeszcze plan ogrodu zoologicznego, interaktywny. I jesteśmy u flamingów. Czerwonaki. Obejmuje to gatunki brodzące, zamieszkujące wyspowo strefę klimatów ciepłych i gorących całego świata, poza Australią. Cały świat zamieszkują poza Australią. Środowisko życia stanowią słone i alkaliczne, czyli sodowe jeziora, nadmorskie laguny. Flaming posiada długą szyję wygiętą w kształt S i długie nogi, skrzydła długie, zaostrzone, palce 3 lub 4 połączone błoną pławną. Mimo swojej budowy dobrze lata, potrafią również pływać, co czynią jednak głównie osobniki młode, w locie nogi i szyja wyciągnięte. Mamy troszkę papużek, ale jeszcze pogadamy, mamy arę. I tutaj tego białego świrusa. Flamingi zwierzęta stadne, dzięki swojej wysokości łatwo dostrzegają drapieżnika i zaczynają wtedy głośno alarmować inne osobniki. A tu mamy papużki świruski, wrzątek ustawione, śpiewające, ganiające, hałasujące, nieziemsko. Bardzo głośne papużki. Ale to chodźmy teraz do małp koczkodanowatych. Przechodzimy przez alejkę, piękną parkową, ślicznie zadbane tereny zielone i jesteśmy u koczkodanowatych makakowatych, czyli małpy ogoniaste, jak widać długie ogony. Jest to kilkadziesiąt gatunków zamieszkujących Afrykę, Azję oraz Gibraltar. Mamy tutaj makaki, mangaby, koczkodany, gerezy, hulmany i langury. Prowadzą one głównie nadrzewny, ale niektóre też i naziemny tryb życia. Po ziemi poruszają się wyłącznie na czterech kończynach. Co widać?
Są to małpy średniej wielkości lub duże. Najmniejsze koczkodany ważą około 1,5 kg, a największe samce mandryla mogą osiągać nawet 50 kg masy ciała. Na pośladkach są to nagnioty pośladkowe. Makakowate są aktywne w ciągu dnia, żyją w grupach rodzinnych lub w większych stadach. Silnie rozwinięte mięśnie twarzy makakowatych są wykorzystywane do eksponowania stanów emocjonalnych, mimika. Odgrywają dużą rolę w komunikacji wewnątrzgatunkowej. Zjadają prawie wszystko, ale szczególnie trawę, liście, owoce, orzechy, nasiona, korzenie, bulwy i kwiaty, ale nie pogardzą również bezkręgowcami, młodymi ptaszkami i małymi ssakami, a nawet, to już chyba te takie wielkie, młodymi gazelami. Długi ogon, małpki świruski, bardzo pocieszne w krajach Azji, małe złodziejaszki, które potrafią zawinąć nam pierścionek, telefon komórkowy, albo też nas w czymś rzucić, jeżeli nie dostaną tego, co chcą. Mała małpeczka, bardzo pocieszne, sajmirka. No a tutaj mamy pławi koniki, czyli każdy wie, konik morski. Piękne coś. Jest to nazwa zwiorcza kilkudziesięciu gatunków ryb. To, proszę Państwa, jest ryba. Ryba z rodziny igliczniowatych. Trudny wyraz. Wyróżnia się charakterystycznym kształtem ciała. Oczywiście konik morski. Przypomina konika szachowego. Ciekawe, czy konik szachowy był pierwszy, czy konik pławikonik był pierwszy. Pławikoniki występują zarówno w wodach stref umiarkowanych, jak i tropikalnych. Kształtem przedniej części ciała przypominają figurkę konika szachowego. Tu mamy, gdzie jest Dory oraz gdzie jest Nemo w ilości dużej oraz czarne, gdzie jest Nemo. Ale wracając do konika morskiego, największe bogactwo gatunków można odnaleźć w strefie indopacyficznej. Przebywa wśród koralowców, alg, korzeni drzew na morzu, nowych traw morskich. Podczas żerowania wydają klikające dźwięki. A piękne koralowce to gromada wyłącznie morskich, skałotwórczych parzydełkowców. Występuje jedynie pod postacią polipu, zwykle kolonijnie, na niewielkich głębokościach przytwierdzonych do dna morskiego. Głównie w strefie ciepłej i gorącej, w dobrze naświetlonych i natlenionych wodach. Rozmnaża się przez pączkowanie, czyli taki drożdżek. Większość gatunków koralowców prowadzi osiadły tryb życia, niektóre mogą się aktywnie poruszać. Większość z nich żywi się zooplanktonem, a większe chwytają skorupiaki, mięczaki, biedne ślimaczki i ryby. Polują za pomocą ramion i komórek parzydełkowych. Panda ruda, która ciągle siedzi na drzewie, zaszczyciła nas swoją obecnością, przyszła się pokazać i to nie jeden raz. Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny pantkowatych, dawniej zaliczana do szopowatych, występuje na południu Chin, w Indiach, Nepalu i byłej Birmie. Prowadzi nocny tryb życia, jest zwierzęciem wszystkożernym, jednakże pokarm roślinny to podstawa jej wyżywienia. Panda mała zamieszkuje w dziuple lub nory, w korzeniach drzew, na stromych, skalnych zboczach. Ognisty lis, jednakże nazwa ta jest stosowana także na zwykłego lisa. Na terenie właśnie występowania pandy małej w potocznym języku chińskim. No i tu jeszcze mamy halę wolnych lotów, kilka ptaków, kaczuszki. I nasza wycieczka zbliża się do końca. Bardzo dziękuję za obejrzenie całego materiału. Zachęcam do wizyty w warszawskim zoo. Jest to fantastyczne, przepiękne, genialne miejsce, moje ulubione. Dziękuję. Witam bardzo.